Czy to koniec korekty na Bitcoinie i rynku kryptowalut? Zaczynamy rajd po nowe ATH. Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum, czyli analiza rynku kryptowalut? Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale, jak co poniedziałek, przeanalizujemy sobie rynek Bitcoina i Ethereum. Pokażę Wam moje scenariusze, zarówno te wzrostowe, jak i spadkowe. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przybij dzwona, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem. Pamiętajcie, aby w komentarzach pod filmem dać znać, jakiego altcoina chcielibyście zobaczyć w piątkowej analizie, gdzie robię dla Was analizy wybranych przez Was altcoinów. Zaczniemy w dzisiejszym materiale od Bitcoina. Przeanalizujemy sobie to, o czym rozmawialiśmy w piątkowej analizie rynku kryptowalut. W zeszłym tygodniu, pamiętacie, mówiłem Wam o tej strefie na spadki. Wyznaczyłem dwa poziomy. Pierwsza strefa 61 Fibo tego całego ruchu. Za chwilkę to pokażę jeszcze na wykresie. Oraz druga strefa. Mamy tutaj imbalans z interwału jednodniowego plus 78 Fibo, czyli potencjalna formacja harmoniczna. Mówiłem Wam również o tym, że będę czekał na otworzenie punktu B właśnie z tej formacji, czyli punktu 61 Fibo, ponieważ dalej ta formacja jest formacją w tym momencie spadkową. Ale o tym za chwileczkę. Najpierw pokażę Wam to całe mierzenie, czyli mierzymy zakres całego impulsu tego spadkowego od szczytu do dołu i widzimy, że cena nam spadła właśnie 61 Fibo, czyli poziom, który bardzo często jest respektowany przez Bitcoina i złoto. Często Wam o tym powtarzam właśnie na moim kanale. Perfekcyjnie tutaj to zostało zrealizowane i zobaczyliśmy bardzo fajne spadki. Widzimy, że cena po tych spadkach wybiła lokalną linię trendu spadkowego właśnie w tym ruchu, w tym ruchu spadkowym 61 Fibo i przetestowała nam go. Widzimy, że przetestowała, mało tego, że przetestowała linię trendu spadkowego, przetestowała po raz kolejny linię trendu wzrostowego, tą lokalną, oraz mieliśmy tutaj również wsparcie dla ceny, czyli ten czarny poziom na 47535, czyli mieliśmy tutaj tak zwany confluence, trzy poziomy z analizy technicznej mówiące nam o potencjalnym odbiciu właśnie z tego obszaru, co właśnie się również wydarzyło. Jeżeli chodzi o tą formację harmoniczną, o której właśnie wspominam, jest to formacja harmoniczna Gartleya i ona nam mówi o potencjalnych dalszych spadkach, ponieważ jesteśmy lokalnie w trendzie spadkowym i dalej te spadki mogą być kontynuowane właśnie z tego poziomu. I mówimy tutaj właśnie o tej formacji, już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Mamy punkt A, XA, B, czyli to, o czym mówiłem, bardzo ważne było to, żeby to było właśnie 61 Fibo, ponieważ jest to wymagane do tego. Mamy punkt C i teraz tworzy nam się fala CD. Jeżeli dojdzie do 78 Fibo, to stąd możemy właśnie zobaczyć spadki, przynajmniej lokalne, prawdopodobnie do przetestowania minimum punktu B, czyli 61 Fibo, skąd cena może odbić i kontynuować ruch wzrostowy. I jeżeli przebijemy punkt C, prawdopodobnie zobaczymy wtedy naprawdę mocne spadki. Myślę, że głębiej niż to, co tutaj wyznaczyłem, niż te 39700, gdzie mamy do wypełnienia imbalans. Jeżeli ta formacja miałaby być właśnie wypełniona do końca, nie mówię tutaj o wypełnieniu, czyli do dojściu do punktu D, tylko wypełnieniu tej formacji jako kontynuacji ruchu spadkowego. Natomiast jest bardzo możliwa reakcja. W tej strefie mam tutaj dwa potwierdzenia właśnie z różnych strategii, tym z mojej, plus właśnie tutaj mamy potwierdzenie z tej formacji harmonicznej. Pamiętajcie oczywiście, że to, co słyszycie na tym kanale, to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co może się wydarzyć na rynku kryptowalut. Sami musicie podejmować za siebie decyzje. I pamiętajcie również o edukacji, która jest niezwykle ważna. Nie mówię tutaj tylko wyłącznie o samej strategii, ponieważ tutaj najważniejsza w tradingu jest nasza głowa, ponieważ rynek są to emocje, rynek to jest psychologia. Natomiast jeżeli chodzi o strategię, ja na w swoich analizach posługuję się kilkoma strategiami, natomiast bardzo skuteczną strategią, która bardzo często się sprawdza i widzicie ją właśnie na moich analizach, jest to strategia według naszego forum, czyli strategia Mister Porady, gdzie możecie właśnie nauczyć się tej skutecznej strategii i jak sami widzicie po moich analizach, bardzo, bardzo często mamy idealne wejścia w pozycję strefy. Bardzo fajnie dają nam
dobre wejścia w pozycję na kontynuację danego ruchu, czy to wzrostowego, czy spadkowego, więc o tym możecie poczytać na mojej stronie łukaszpachowski.pl. W zakładce Mister Porada macie wszystkie informacje odnośnie naszego forum, jak również możecie sprawdzić skuteczność sygnałów dostępnych od naszych traderów, ponieważ podczas edukacji macie możliwość zarabiania na autotradingu, na sygnałach manualnych od naszych traderów, zarówno na giełdzie w Binance, gdzie gramy na futures, oraz macie możliwość skorzystania z sygnałów na spot, które również dają bardzo, bardzo fajnie zarobić, a wiadomo, że w hoście alty dają zarobić najwięcej, więc warto po prostu wiedzieć, w co, czym się zainteresować, co kupić, i od tego mamy właśnie naszych specjalistów. Ok, przechodząc do lokalnej sytuacji na Bitcoinie, zaznaczyłem sobie tutaj właśnie pierwszy poziom według strategii Mister Porady. Mamy tutaj zakres korekty i również w tym obszarze mamy linię trendu wzrostowego. Zobaczmy sobie, czy gdzieś tutaj mamy dodatkowe potwierdzenie w postaci FIBO. Ja tutaj często właśnie dodatkowo sobie szukam zniesienia Fibonacciego, w szczególności 61%, tak. Mamy na dolnej bandzie 61% FIBO, więc bardzo fajne potwierdzenie jest na odbicie właśnie z tego poziomu, czyli 49 tysięcy, powiedzmy w zaokrągleniu 49 tysięcy dolarów, i ten poziom na pewno będę dla siebie obserwował, jeżeli chodzi o ruch wzrostowy. Ja właśnie jeszcze niedawno prowadziłem tą pozycję wzrostową tutaj, niemalże od samego dołu miałem swoje wejście i lecieliśmy właśnie do tego poziomu. Akurat tej analizy, tego pomysłu na trade nie dałem swoim partnerom, ale jeżeli mnie obserwujecie, to wiecie, że również mam swoje analizy prywatne, swoje pomysły na trade, którymi dzielę się ze swoimi partnerami edukacyjnymi, i o nich również możecie przeczytać na mojej stronie, zobaczyć moją skuteczność, ponieważ co tydzień w niedzielę robimy podsumowania tygodnia, zarówno tych sygnałów od naszych traderów, jak i moich prywatnych analiz. Więc to jest moja pierwsza strefa, gdzie ja będę szukał ewentualnego ruchu wzrostowego, czyli mamy korektę w tym momencie i ewentualnej kontynuacji tego ruchu ku właśnie 55 tysiącom dolarów za Bitcoina. Jeszcze bardzo ważny poziom, zobaczcie, jak ja długo prowadzę tą linię trendu wzrostowego, która była już testowana kilkukrotnie, była przebijana, ale dalej jest respektowana. To jest właśnie to, jeżeli prawidłowo wyznaczycie linię trendu, a u mnie na kanale macie materiały edukacyjne, jak wyznaczać linię trendu, co one dają. Zobaczcie, że ona była tutaj testowana, przebita, przetestowana od dołu, jeszcze raz po wybiciu, znowu tutaj była wsparciem dla ceny, później zobaczcie, że tutaj była oporem, znowu przebita, znowu spadki powyżej jej i prawdopodobnie w tym wypadku również będzie na tym poziomie, na tej linii trendu jakaś reakcja, i wybicie, powrót powyżej tej linii trendu i brak reakcji w strefie imbalansu D1 i 78 FIBO będzie potwierdzeniem na nowy szczyt, i wtedy możemy zobaczyć najpierw 62 tysiące, potem 68 tysięcy dolarów za Bitcoina. Natomiast jeżeli zobaczymy spadki z tych poziomów bez wybicia nowego szczytu powyżej tego poziomu 61% FIBO, zobaczymy prawdopodobnie wtedy spadki do tych poziomów pod warunkiem, że nie będzie reakcji w tej strefie. Ta strefa trzyma nas wzrostowo. Mamy tutaj również strefę lokalną manipulacji, której ja wyczekuję na kontynuację ewentualną tego ruchu wzrostowego, a przynajmniej jakiejś korekty, która da mi zarobić w longu, ale brak reakcji w tej strefie i negacja strefy manipulacji będzie dla mnie potwierdzeniem na spadki do 40 400 lub 37 200. Plus mamy tutaj imbalans do wypełnienia, więc mam tutaj swoje potwierdzenia w przypadku spadków i tutaj będę oczekiwał właśnie reakcji zawrotnej, czyli byśmy mieli spadek i kontynuacja, w zasadzie nie kontynuacja, tylko rozpoczęcie korekty wzrostowej w ruchu spadkowym. Pamiętajcie, że zawsze trzeba mieć dwa scenariusze i wiedzieć, czego się spodziewać w przypadku, w którym zobaczymy negację naszego scenariusza, aby wiedzieć, w jaki sposób zareagować. Nigdy nie upieramy się tylko na jeden scenariusz, ponieważ rynek jest rynkiem i jak niejednokrotnie zobaczyliście, czasami płata nam figle, ponieważ my jesteśmy tylko małymi graczami, a grubasy tutaj rządzą. Natomiast możemy sobie spekulować, wyznaczać te poziomy. Jak widzicie, mając odpowiednią wiedzę, można na tym rynku zarabiać, można mieć dużą skuteczność, ale na to wszystko potrzeba po prostu edukacji. Ok, przejdźmy do analizy Ethereum. Jeżeli chodzi o Ethereum, właśnie widzimy, że cena nam spada z wyznaczonego przeze mnie poziomu wcześniej. Mieliśmy tutaj strefę trzymającą na spadki,
wyznaczałem Wam te poziomy, tutaj wcześniej tą czerwoną linię, poziomu widzieliście, jest to właśnie mój poziom, gdzie ja w tym momencie zagrywam pozycję krótką na Ethereum. Przeanalizujmy sobie jeszcze to, co się wydarzyło wcześniej, czyli mieliśmy odbicie z wyznaczonej przeze mnie wcześniej strefy. Widzieliście, tutaj też były te poziome linie, skąd perfekcyjnie cena nam odbiła i kontynuowała właśnie ten ruch w tym momencie wzrostowy. W zasadzie zaczęła ten ruch wzrostowy, wybijając linię trendu spadkowego. Tą linię trendu już możemy sobie w tym momencie skasować. Widzimy, że lokalna linia trendu również została wybita i zobaczcie, jak został zrobiony retest, aby kontynuować po tym wybiciu ten ruch wzrostowy, który mamy aktualnie lokalnie. To jest moja strefa na wzrosty, czyli okolice 1570-1511, plus do wypełnienia mamy tutaj imbalans na poziomie 1545 i lokalna manipulacja z interwału jednogodzinnego, ale wyżej, co ważne, również jest pewien poziom, na który warto zwrócić uwagę, czyli wsparcie dla ceny na zakresie korekty i na poziomie linii trendu wzrostowego, którą również tutaj dla Ethereum zostawiłem. Widzimy tą linię trendu, przebita, respektowana, retest, spadki, przebicie, powrót ceny i zobaczę, że znowu po raz kolejny była testowana od dołu i mocnym impulsem została tutaj wybita. I właśnie tutaj będę oczekiwał ewentualnego retestu jeszcze raz, plus mamy kolejny poziom wsparcia. Wyżej również mam ten poziom wsparcia dla ceny, ale ja tu będę obserwował dla siebie po prostu te strefy, chociaż widzę, że cena nam tutaj również może wypełniać imbalans 1665, aby kontynuować ruch wzrostowy. Jeżeli chodzi o Ethereum i ewentualne dalsze wzrosty, 1882 imbalans do wypełnienia z interwału jednodniowego i ten poziom na pewno będę dla siebie obserwował, podobnie jak na Bitcoinie. Tą strefę spadkową jeszcze sobie zostawiam, dopiero jak cena wybije kolejne poziomy, ta strefa zostanie już zanegowana i będziemy mieli potwierdzenia na ewentualne dalsze wzrosty. Możemy sobie również wyrysować lokalną linię trendu wzrostowego, która również tutaj będzie trzymała cenę właśnie wzrostową. Zaznaczcie sobie ten poziom 1438, zobaczcie, jak cena tutaj bardzo ładnie po raz kolejny nam reagowała i broniła nas przed spadkami. Mówiłem Wam o tym już kilkukrotnie, prawdopodobnie od dwóch, nawet trzech tygodni. Ten poziom u mnie tutaj widzicie i zobaczcie, jak cena tutaj często reaguje. Więc bardzo kluczowe jest to, aby umieć potrafić wyznaczyć prawidłowo linię trendu, wsparcie, opór, a do tego, jak dołożycie strategię Mister Porady, to naprawdę wtedy jest dużo, dużo łatwiej analizować rynek. W przypadku, gdybyśmy mieli zobaczyć spadki i brak reakcji właśnie w tej strefie, równałoby się to również z wybiciem linii trendu, tej lokalnej wzrostowego. Po wybiciu tego wsparcia dla ceny zobaczylibyśmy spadki do 1168, 1111. To będą moje poziomy, gdzie ja bym oczekiwał właśnie wtedy reakcji po tych spadkach. Natomiast w tym momencie jeszcze nie mamy o co się martwić. Widzimy ruch wzrostowy i w tym momencie również jesteśmy w trendzie lokalnym wzrostowym i pod to ja osobiście na tą chwilę będę zagrywał. Dopiero w przypadku negacji pewnych scenariuszy będę zmieniał scenariusz na scenariusz spadkowy i zagrywał wtedy na spadek. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę, także dajcie znać w komentarzach, jakiego alta chcielibyście zobaczyć, czy ta analiza miała dla Was sens i miała wartość. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w środę w kolejnej analizie rynku kryptowalut. Także do zobaczenia, miłego tygodnia Wam życzę, niech Bitcoin będzie z Wami. Piona.